Cześć, ja jestem Sarge i witam Was bardzo serdecznie w długo oczekiwanym odcinku z gry Assassin's Creed 3, w którym będziemy sobie powracać do wątku głównego, a więc po raz kolejny będziemy wypełniać misje główne i tym samym będziemy powoli kończyć wątek fabularny. Wiem, że wielu z Was na to czekało, bo w ostatnich odcinkach zajmowałem się wyłącznie zadaniami pobocznymi, no ale w ten sposób udało mi się osiągnąć zamierzony przeze mnie rezultat, to znaczy wykonałem wszystkie misje dla osady, wszystkie bitwy morskie. Zrobiłem też wszystkie zlecenia zabójstwa i bodajże wszystkie zadania kurierskie. Oprócz tego zebrałem większość stron almanachu. I co ja tam jeszcze zrobiłem? Wszystkie misje wyzwolenia. Wyzwoliłem cały Nowy Jork i cały Boston, a więc mam 6 asasynów do dyspozycji. Tak więc można powiedzieć, że zrobiłem zdecydowaną większość zadań pobocznych, jakie były do wykonania. Jedynie nie zrobiłem na przykład wszystkich piórek, nie zebrałem, bo to już jest takie typowo zbierackie zadanie, a tego nie zamierzałem robić. A właśnie, zrobiłem też przecież wszystkie zadania dla drewnianej nogi, które też były bardzo ciekawe. Więc myślę, że w moim let's playu mogliście obejrzeć prawie wszystko, co gra ma do zaoferowania, a taki był właśnie mój cel, dlatego wybaczcie, że tak długo zwlekałem z wątkiem fabularnym, ale przynajmniej dzięki temu macie pewność, że prawie nic was nie omija, oglądając ten let's play. I mam nadzieję, że koniec końców docenicie to i będziecie z tego zadowoleni. No a teraz właśnie wykonamy sobie misję główną. I cóż, może jeszcze przeczytajmy sobie dla przypomnienia, żeby sobie przypomnieć, co się ostatnio działo, to przeczytajmy sobie opis tej 11 sekwencji. A więc Connor zerwał więzy zarówno z Jerzym Waszyngtonem, jak i swoim ojcem Hayfemem. Charles Lee został zdemaskowany, ale wciąż żyje. Connor kontynuuje swoje plany zabicia go. No właśnie, w tej sekwencji spróbujemy zabić Charlesa Lee, chociaż nie wiem, czy to się uda. I będziemy mieli misję morską tym razem, w postaci właśnie takiej misji głównej. Ostatnio ulepszyłem sobie statek i chyba bardziej już go nie ulepszę, bo nie mam wystarczającej ilości funduszy. Tutaj jedynie mogę jeszcze taran morski kupić, kartacze i to właściwie wszystko. I starczy mi na taran morski, ale ja nie taranuję raczej okrętów, więc nie będę wydawał na to pieniędzy. Ewentualnie wydałbym na kartacze, ale tutaj mi brakuje jeszcze prawie 2000. Tak więc na razie sobie odpuszczę, ewentualnie później sobie ulepszę statek. A teraz tymczasem pogadajmy tutaj z nadzorcą portu i w końcu rozpocznijmy sobie bitwę w Zatoce Chesapeake, czy jak to tam się czyta. O, jestem strasznie ciekaw, co my tutaj mamy. Okej, a więc jak widzicie, nie ma żadnej już bitwy morskiej z tych pobocznych zadań, czyli wszystkie bitwy morskie zrobiłem, jakie były do zrobienia. No i tutaj mamy właśnie misję główną, więc od razu rozpocznijmy. Przebij się przez blokadę, aby dotrzeć do zatoki, unikając jednostek lojalistów. No to rozpocznijmy sobie. Okej, nie słyszeliśmy teraz słów Connora chyba. No i jestem strasznie podekscytowany, chociaż szkoda, że gra się już powoli kończy, bo właśnie jeszcze tylko dwie sekwencje nam zostały, które są podobno krótkie. A więc to kwestia dosłownie jakichś pewnie 2-3 odcinków i zakończymy sobie grę. Lafayette promised me a fleet beyond compare and a captain without peer. Instead, I find myself greeted by one old ship and a boy in costume. I promise we are all you need, Admiral. I doubt this very much, but beggars do not choose. And the ships I require? They are yours, provided we survive this. Well, what would you have me do? Hold the bay while I engage the main fleet. Should any British ships dare approach, destroy them. They must be kept from Yorktown. No i dobrze, płyń do bitwy razem ze swymi sojusznikami. Spodziewam się prawdziwej epickiej bitwy. Hell is manifest upon the sea. How many do you reckon? Too many. The
If anyone can hold the line, tis us. I only hope the Admiral's quick to return. Dobra. Enemy approaching! All right, boys! Make ready for war! Looks like they're coming to say hello. Wow. Zobaczcie tylko na to, co tu się dzieje. Ilu ich jest? No dobra, spróbujemy w takim razie ich powstrzymać wszystkich. O kurczę. Dobra, najpierw uniknijmy ataków. I dobra, za chwilę będziemy atakować sami. Naprawdę wielu tutaj tych statków jest do zniszczenia. Tak więc spróbujmy wszystkie wyeliminować. Najpierw się ukryjmy, bo strzelają w nas. Właściwie to non-stop strzelają. Mamy cel dodatkowy zniszczyć wszystkie trzy statki za jedną salwą, ale wątpię, że to się uda. O proszę, udało się. Właśnie teraz. Super. Dopiero co zacząłem o tym mówić. Dobra. Strzelamy w takim razie do kolejnych. Teraz może te tutaj. Bardzo ładnie. Dwa naraz się udało zniszczyć. I tu jeszcze jeden został, pomniejszy statek. Ach, kurczę, oberwaliśmy troszkę. Ale nie za wiele. Dobra. Okej, teraz się ukryjmy. I kurczę, jeszcze więcej przypłynęło statków. No i teraz wykorzystajmy ten moment i zmieńmy sobie na kulę ognistą. Bo tutaj jest większy okręt, który trzeba pokonać. A przypomnę, że na te większe właśnie lepiej działa kula ognista. Dobra, ukryjmy się. To jedna z większych bitew, jakie przyszło mi tutaj toczyć w grze, o ile nie największa. Nie ma się co dziwić, w końcu to wątek główny i jeden z ostatnich zadań w wątku. Dobra, ukryjmy się po raz kolejny. W lewym górnym rogu, jeśli nie zauważyliście, to mamy energię naszych statków sojuszniczych. Oczywiście nie możemy pozwolić, żeby ta energia spadła do zera. Dobra, no i okręt zniszczony. A więc teraz pozostają jeszcze tylko dwa. Skręcamy szybko. I w ogóle to zamienię sobie po raz kolejny na tradycyjne, zwykłe kule. A to dlatego, że te kule ogniste są najlepsze na te duże statki. A tam widzę, że są te mniejsze. Dobra. Płyniemy w takim razie w tamtą stronę. Bo kawałek drogi nas czeka, zanim załatwimy te statki. W sumie to jeden statek już tylko. Chyba, że ewentualnie moi sojusznicy mnie wyręczą. Chociaż nie wygląda na to. Okej, widzę, że już tutaj jest. W takim razie spróbujmy go wyeliminować. To nie będzie trudne. Pięknie. Zniszczona flota lojalistów. I zobaczmy, co teraz nam przyjdzie zrobić. Ajajajajaj. Kurczę, to było niesprawiedliwe, że nie mogłem uratować tego okrętu. Dobra, trzeba w takim razie zniszczyć jeszcze te statki. Nie ma tak łatwo, wydawało się, że to już koniec, ale jednak nie. Dobra, spróbujmy teraz. Ach, kurczę, oberwałem i przez to nie strzelę. W takim razie teraz tego tutaj zaatakujemy. Strzelamy. Pięknie. Dobra, teraz unik. Okej, udało się. Jazda. Trzeba będzie zaatakować tego tutaj. Uda się? No pewnie, że się uda. Dobra, tutaj mamy jeszcze dwa statki. Też je za chwilę zaatakujemy, a przynajmniej spróbujemy. Tylko żeby ten tutaj nie... Kurczę, nie osłaniał. Pięknie, kurczę. Super sprawa, te bitwy. Zostało nam jeszcze tylko dwóch, a tutaj jest jeden, ten mniejszy okręt. Więc z nim większego problemu nie będzie chyba. Kurczę, czy teraz trafię? Chyba raczej nie. Ach, no właśnie. Ale chciałem zaryzykować. Trochę szkoda, że zaryzykowałem w sumie. Dobrze, a więc trzeba będzie go dogonić chyba. Chociaż nie, najpierw tym się zajmiemy. Strzelamy. Pięknie. I teraz dobić tylko. Tak jest. No i został nam jeszcze ostatni. A nie, kolejne dopłynęły. Kurczę. Nie ma lekko. Dobra. I Saint Esprit, czy Esprit, połowę ma energii jeszcze tylko, więc musimy uważać, żeby nie zniszczyli nam tego sojuszniczego okrętu.
A tam już płyną chyba większe statki, więc wykorzystamy na nie kule ogniste. Dobra, teraz płynę pełnym żaglem. I zobaczymy, jak to się uda. O proszę, tego mogę zniszczyć, kurczę, tym mniejszym czymś. Czekajcie. Strzelamy najpierw tego. Dobra, tego trochę staranowałem. Tutaj dobijmy. Okej. Okej, ukryjmy się najpierw. I trzeba tam temu strzelić najpierw jeszcze. Chociaż może najpierw jeszcze wykorzystajmy armaty. O właśnie, teraz. Dobra. I tam trafmy. Pięknie. Wow, ukryjmy się szybko. Dobra. Teraz pół żagiel. No i teraz spróbujmy go postrzelić. Ach, nie uda się. Trzeba raz jeszcze uniknąć. Ale to nic. Może się za chwilkę uda to lepiej rozwiązać. Na przykład teraz spróbujmy. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra. Pięknie, udało się. Zniszczyliśmy wszystkie statki. I co teraz? Płyń za swoim sojusznikiem w kierunku kolejnego spotkania. Dobra. Spodziewałem się, że to nie będzie jeszcze koniec. Ach, to chyba koniec mojego sojusznika. Nawet nie mogłem tego powstrzymać. To prawdopodobnie było tutaj... To było tutaj zaplanowane przez twórców, więc i tak nie mogłem ich ochronić. No i teraz jestem zdany tylko na siebie i na swój statek. We must hold the bay until they do. No, this is madness. You're alone and we're without reinforcements. Uda nam się, nie wolno tracić wiary. Dobra, płyniemy w zaznaczony rejon i za chwilę się coś zapewne stanie. Zwróćcie uwagę tam w oddali, kurczę. Careful, Captain. On the port! Port side, Captain! I co? To są wrogowie właśnie? Chyba tak. Christ! Aha, tutaj mamy. We're under attack! Man of War's fire! O kurcze! Okej, widzę, że muszę staranować ten liniowiec. He's not really planning to board, is he? Has he lost his mind? He's going to get us all killed. Dobra, spróbujmy w takim razie. Kurczę, tylko że niestety... Ach... Niestety nie mam wykupionego lepszego taranu morskiego, ale mam nadzieję, że to co mam wystarczy w zupełności. Powinno raczej wystarczyć. Dlatego, że zniszczyli nam wszystkie armaty, więc musimy staranować go. Okej. Udało się. Zabić kapitana statku. Dobra, to chodźmy. Albo nie, najpierw jeszcze wrogów trzeba zabić z kontry. Wtedy będziemy mieli cel dodatkowy wykonany. Tak też zróbmy w takim razie. Dobra. Kurczę, tylko że moi tutaj też mi pomagają, a teraz nie chcę za bardzo. Bo chcę wykonać to zadanie poboczne. Poproszę, tutaj mamy jeszcze jednego. Okej, załatwiony. I mamy kolejnych. Czekajmy na kolejne kontry. Dobra, i ostatni już tylko. Dobra, a więc cel dodatkowy wykonany. Pozostaje więc tylko zniszczyć, a raczej pokonać kapitana statku. Ruszajmy za nim, właśnie tutaj. Dobra, to myślę, że już pójdzie stosunkowo łatwo. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tak jest, udało się.
Chyba trzeba będzie się ewakuować niestety. Tak jest, uciekamy. Szybciej, szybciej. Nie ma wiele czasu. O kurczę, to będzie efektowne, coś czuję. Wow, pięknie, udało się. You mad bastard. The bridge are coming! Dopiero teraz mamy wsparcie, tak? Jak zwykle za późno. Zdążyliśmy sobie sami poradzić. They say you took down that man of war all alone. Perhaps Lafayette did not exaggerate when he spoke of your abilities. As promised, my ships are yours to command. What do you require? Five of them must enter New York's harbor flying British flags. Wait, wait. I thought you might need some pirates killed or goods transported, and instead, you asked for us to, what, shell New York? No, of course not. Ah. Only part of it. Explain yourself. I mean to infiltrate Fort George, but it is too well guarded. Cannon fire will breach its walls and scatter its guards. And a ship that flies the French flag could never get near it. You understand then? Not at all. But a promise is a promise, even when made to a lunatic. I will light a signal fire when it is time for you to attack. Vous l'avez entendu, récupérez leurs drapeaux qu'on puisse les accrocher. Allez, vite! No i dobra, w ten sposób wykonaliśmy misję główną po długiej przerwie. No i robi się ciekawie. Teraz spróbujemy przypuścić frontalny atak właśnie, tak jak słyszeliście. No zaraz to zobaczymy. Rozpoczniemy sobie jeszcze w tym odcinku właśnie kolejną misję. I będziemy powoli zbliżać się właśnie do końca. Co tu dużo mówić. Najpierw musimy wykonać jeszcze tą sekwencję, oczywiście 11. A dopiero później będzie ta 12, ostateczna już. Hello, Connor. Welcome back. Is everything in place? Oui. Lafayette waits for you inside the tunnel beneath the city. No i tam też się udamy w takim razie. Zobaczmy, gdzie to jest. O proszę, akurat niedaleko teleportu. No to bardzo dobrze. Przyda mi się to. Przeniosę się właśnie teraz do nadzorcy portu i stamtąd już udam się od razu na rozpoczęcie misji głównej. Jeszcze tylko chcę sprawdzić, czy mam amunicję, bo jeśli tak, to dobrze. Łuku nie mam. Wiecie co? Udamy się w takim razie jeszcze do sklepu. Akurat sklep jest blisko, więc nie ma problemu większego. Dlatego, że po prostu przed końcem gry jednak chcę mieć pewność, że mam absolutnie wszystko w ekwipunku. Lepiej, żeby nie okazało się, że nagle mi czegoś brakuje. Dlatego właśnie najpierw wstąpimy do sklepu i tam też zrobimy zakupy jeszcze. Nie będziemy już tracić czasu na wysyłanie konwojów czy czegoś w tym rodzaju. Po prostu poczynimy właśnie zakupy. Tym bardziej zresztą, że nie mam zbyt wielu materiałów, żeby kupić sobie coś. Znaczy, żeby coś sprzedać. Dobra, co ja miałem? Aha, materiały eksploatacyjne. Strzały przede wszystkim. Nawet jeśli się okaże, że nie będę ich wykorzystywał, no to wiecie, wolę być zabezpieczony. Naboje mam, tutaj też. Okej, nie wiem po co mi rzeczy do polowania, no ale skoro już jestem w sklepie, to też sobie wszystko się zaopatrzę. Miny potykowe. Chociaż ja naprawdę czasem nie rozumiem tego, bo ja nie wykorzystuję nieraz tych rzeczy, a i tak one mi nagle się tracą i mam później zero. To jest trochę dziwne. I tak, zamierzam skończyć grę standardowym toporkiem. Wiem, że to trochę może wydać się dziwne, ale tak naprawdę ten Tomahawk, którego używam od początku gry, jest naprawdę świetny i nie potrzebuje do szczęścia niczego więcej. Poza tym Tomahawkiem mi się świetnie walczy i nie potrzebuje właśnie zmieniać na inny rodzaj broni. No i dobra, interakcja i rozpocznijmy sobie misję. Zobaczymy zaraz, jak to tutaj zostanie rozwiązane. Czy rzeczywiście uda nam się Charlesa Lee pokonać?
bo mam mieszane uczucia co do tego planu. No ale zobaczymy. Dobra, a więc musimy teraz przejść tym systemem szybkiego podróżowania. Dobrze, oczywiście na mapie nic nie widzimy. Już kurczę, nie pamiętam jak tutaj się chodziło. Tutaj się chodziło chyba w tą stronę, gdzie szczury podążały. Tylko, że na razie szczurów nie widzę, no ale idę w dobrą stronę chyba. Bo pokazuje mi nawet ten wykrzyknik na mapie. O, kogoś słyszę. Chyba nie oni gadają. Tutaj. Connor, this tunnel will take you into the military district. And the Admiral? He waits for you to light the signal. And then the strike begins. And we will be there as well. Okej, mam nadzieję, że to się uda. Bo plan jest dość szalony, ale przy umiejętnościach Connora i odpowiednim wsparciu może się udać mimo wszystko. Więc lada chwila się zresztą przekonamy. Zapewne zostanie to zaprezentowane w typowo widowiskowy sposób, jak zwykle zresztą. No i dobra. Zaczęło się, a raczej skończyło się wczytywanie powoli. Mamy pierwszego wroga, którego trzeba będzie załatwić. Dobra, zacznijmy w takim razie. Nie wiem, czy uda mi się wykonać cele dodatkowe, ale postaramy się. Musimy tutaj uważać na strażników. Wow, jest ich więcej. W sumie to mogłem wejść na dach. No ale teraz już chyba trochę za późno. Chociaż czekajcie. Nigdy nie może być za późno. Chociaż jeden z celów dodatkowych to dotrzeć do celu w wyznaczonym czasie. Ciekawe, czy mi się to uda. Dobra, przeskoczmy teraz. A i tam jest kurczę strażnik. Lepiej, żeby mnie nie zobaczył. Tutaj jest kolejny. Niedobrze, niedobrze. Ale dobra, idziemy trochę na siłę. Okej. Udało się. Znowu kolejny mnie wypatruje. Ale dobra. Chodziło mi tutaj, żeby właśnie przejść. Teraz tędy. Muszę się na tą wieżę dostać, jak widzicie. Tutaj jest kolejny strażnik. Już go widzę. Może go zaraz załatwimy. Spróbujmy. Czekajcie. Gdzie on jest? Tutaj. W takim razie zakradniemy się do niego i wyeliminujemy. Tak jest. No i dobra, teraz już tylko na tą wieżę pozostało się przedostać. Tylko, że niestety są też strażnicy, jak sami widzicie zresztą. Dobra, tamten się spojrzał, w takim razie szybko tutaj. Okej. Chowamy się tutaj. Wow, niedobrze, niedobrze. Okej, i czy ten tutaj... Aha, on krąży ciągle. W takim razie lepiej go wyeliminujmy, żeby mieć pewność. No i dobra. Czas w takim razie się wdrapać na górę. Nie ma co zwlekać. Chociaż mogłem, kurczę, jeszcze wyeliminować tamtych, bo tutaj mi będą przeszkadzać. Oni mnie będą widzieć chyba. No ale zaraz zresztą zobaczymy. Na razie idźmy tędy. Tutaj akurat nie jesteśmy wystawieni na ich wzrok. Dobra, tędy nie przejdę, ale tutaj już tak. Oj, niedobrze, kurczę, ktoś mnie wypatruje. Chyba się nie uda, co? Ale już prawie. Okej, chyba się jednak uda. No i super. W takim razie sygnał zróbmy. No i dobrze. Need to get inside the fort.
Dobra, cel to zabić Charlesa Lee, tylko wątpię, czy to się uda w takim stanie Connora. Okej, w filmowym stylu nam to zaprezentowano. Connor jest zdesperowany, jak widać. Wow. No dobra, postaramy się, bo rzeczywiście Connor nie jest w stanie teraz walczyć ze strażnikami. Where are you, Charles? Gone. Ajajaj. Come now. You cannot hope to match me, Connor. With all your skills, you are still but a boy, with so much left to learn. Whoa. Give me Lee! Impossible. He is the promise of a better future. The sheep need a shepherd. He has been dismissed and censured. He can do nothing for you now. A temporary setback. He will be restored. No proszę, a więc walka z ojcem. No nie wiem, czy jak to się uda, bo kurczę, jak widać, Connor jest ranny. I za dobrze tutaj sobie nie powalczy, no ale spróbujemy. Okej. Okay. Róbmy kontry. I przełamania obrony, o właśnie. Kurczę, kamera lata na różne strony. Czy tutaj przypadkiem nie było podpowiedzi, żeby go rzucić na te beczki? Spróbujmy. Chyba tak. W takim razie próbujmy właśnie tak go spychać. Okej. W ten sposób musimy go pokonać, o ile w ogóle to się uda. We did not harm your people. We did not support the crown. We worked to see this land united and at peace. Dobra. Jakoś się to udaje, całkiem nieźle. Surrender and I will spare you. Brave words from a man about to die. You fare no better. Even when your kind appears to triumph, still we rise again. And do you know why? It's because the order is born of a realization. We require no creed, no indoctrination by desperate old men. All we need is that the world be as it is. This is why the Templars will never be destroyed. O kurcze. Wow. A więc jednak Connor zabił swojego ojca. Don't think I have any intention of caressing your cheek and saying I was wrong. I will not weep and wonder what might have been. I'm sure you understand. Still, I'm proud of you in a way. You've shown great conviction, strength, courage. All noble qualities. I should have killed you long ago. We've got a problem. Haytham doesn't have the amulet anymore. But the temple's still sending data. There must be more to the story. Only one way to find out. No i proszę, jednak do tego doszło. Nie byłem do tego do końca pewien, czy Connor ostatecznie zabije swojego ojca, no ale sami widzicie, co się stało.
Zresztą Heifem chciał uczynić to samo i zabić swojego własnego syna. Mieliśmy tutaj typowo tragiczny wątek, w którym właściwie nie liczy się to, czy ktoś jest czyimś synem, czy też ojcem. Nie liczą się więzy rodzinne. Okej, jesteśmy świadkami tego, jak Connor zmienia swoją fryzurę. Charles Lee now leads the Templar Order in his place. I see now why ours is an eternal war. For each piece taken from the board, another is placed upon it. Back and forth we go, across the world, across the ages. Some days mine feels an impossible task, but I cannot afford to be consumed with doubt. The people need me, now more than ever. I must stop the Templars. I will kill Charles Lee. No i mamy rozpoczęcie sekwencji 12. Nowy Jork, 1782 rok. Okej. No proszę, więc od razu mamy zadanie. No dobra, to ruszajmy w takim razie. Even now, the British prepare to retreat. Their spirits broken. Their forces splintered. Mamy chyba pogrzeb Heifema. The Patriot leadership shall soon follow. Either into our service, or into the ground. And then, my friends, all of this will finally be ours. We have Heifem to thank for this. He and all those others who sacrificed. Dobra, idziemy do Charlesa. To się nie skończy chyba dobrze, ale cóż, nie mam wyboru, musiałem tam iść. He sent me away. That day, at Fort George. He feared for my safety. I should have stayed. He said there was no danger. He was wrong. I will kill you, Connor. This I swear. Not here, though. Not today. No. First, I'll destroy all you hold dear. I'll burn that homestead of yours to the ground and roast the seven heads of your precious founding fathers in its flames. And when I've finished with them, all the rest will burn as well. Your merry band of assassins, the human refuse that lives on your land, your village and its people, all of it gone. You can try, Charles. But as with all your schemes, this too will end in failure. Get him on his feet. He will wait. He will watch. And then, when he's seen all his life's work brought to ruin, only then will I allow him to die. Take him away. A więc Connor został schwytany, ale najwyraźniej... No dobra, to kontrujemy. I czas się wydostać najwyraźniej. Chyba nie wierzyliście, że uda się wam mnie złapać, panowie. Dobra, to w takim razie lecimy z kolejnymi. Zabij wszystkich najemników. Okej. Okay. Kolejny. I ostatni, przynajmniej na razie ostatni.
Dobra, tam widzę, że są następni, ale tutaj mam klikona, którego mogę przekupić i chyba tak też powinienem zrobić w tej chwili. Zobaczmy zresztą. No i co? Jestem inkognito. Ale tak czy siak muszę zabić, widzę, tych kolesi tutaj. Cel dodatkowy, miałem jakiś limit tych zabitych najemników. Tylko, że nie rozumiem w końcu, czy muszę ich zabić jakąś określoną ilość, czy też... Też to zaraz się przekonamy zapewne. Oj kurczę, słabo tutaj widzę przez to wszystko. Przez te filtry nałożone. No ale to ma imitować fakt, że Connor jest naprawdę zmęczony tym wszystkim. Dobra. Też mam wyzwanie nawet rozbroić wrogów. Ale to już nie jest takie ważne. Walczymy teraz mieczem, który został zabrany od przeciwnika. Dobra. Spadnie. Zróbmy też przełamanie obrony może. I teraz dopiero wyeliminujmy go. I nas następnego to samo. Dokładnie. Ach, teraz się nie udało. Ale teraz już powinno pójść jak spłatka raczej. Ajajaj. No i dobra. Where is Charles Lee gone? The harbor. To catch a ferry. No i dobra, będziemy dalej kontynuować. Niech będzie. Udajmy się w takim razie do promu. Chyba mogę przywołać dalej swojego wierzchowca, a więc tak też zrobiłem. No i ruszajmy. Tam po drodze będę miał klikona, którego będę mógł przekupić. I tak też zrobił. Mam ten pierwszy poziom rozgłosu. A nie chcę tego, żeby tak zostało. Ej, no przekup go wreszcie. No, nareszcie się udało. Coś było nie tak, ale już naprawiłem. No i w takim razie ruszamy. Nie jest to zbyt daleko. Ciekaw jestem, czy ja już tak do końca gry będę ciągle tą misję robił, czy będę mógł jakoś przerwać na chwilę. Zobaczmy. Musimy się udać. Aha, czekajcie. Cofnę się. Nie wiem, czy ja tutaj mogę wezwać eskortę i czy ona coś da, ale spróbuję. Wiecie, mogę zostać tutaj przetransportowany. No właśnie. Tylko nie wiem, czy na tym etapie rozgrywki to poskutkuje jakoś. No ale tak jak mówię, zobaczymy, czy się uda. Kurczę, poziom rozgłosu 2 jednak. Szkoda trochę. To wypadałoby, żeby tamci zostali wyeliminowani. Ale dobra, spróbujmy przejść. Jeśli się nie uda, to po prostu zawalczymy. A jeśli się uda, to tym lepiej. Zostałem schwytany, panowie, więc odsuńcie się. Tak jest, wierzcie sobie w to dalej. Dobra, wejdźmy na statek, a wy nie odchodźcie, kurczę. Okej. Tylko, że mój cel jest jeszcze gdzieś dalej. Tam ci się za bardzo coś na mnie patrzą. Okej, odpuścili sobie chyba. No i dobra, mój cel jest jeszcze dalej. Serio? Muszę aż tam płynąć? Chyba tak. No dobra, to dopłyńmy w takim razie. Spróbujmy przynajmniej. Trochę dziwna sprawa, że muszę taką drogę płynąć tutaj samotnie, no ale spróbujemy. Dobra, tam moi asasyni zostali. Trudno. Ja teraz w takim razie udam się dalej. Jak widzicie, w prawym dolnym rogu mam teraz dwóch asasynów zaznaczonych na czerwono. Chodzi mi o takie te dwie kreseczki. To oznacza, że nie mogę z nich przez jakiś czas skorzystać. Przez to, że właśnie już z nich skorzystałem, to teraz muszą niejako odpocząć. No ale mam jeszcze czterech asasynów na wszelki wypadek. Zobaczymy. Ja tymczasem dopływam powoli na miejsce. No i co? Poziom rozgłosu 2. Wejdź na pokład HMS Jersey, nie dając się wykryć. Okej. Tędy to ja raczej się nie wdrapię chyba. No właśnie, raczej nie. W takim razie wypadałoby tędy. Tylko, że ja nie mogę dać się wykryć, a tutaj są kolesie.
No i wiecie co? W takim razie w tym momencie odcinek zakończę. Wiem, że w dość nietypowym momencie, ale widzę, że ta misja jest ciągła i tutaj nie da się jej w jakiś sposób zatrzymać, a odcinek jest już długi. Tak więc dalszy ciąg zobaczycie w kolejnym epizodzie. I kto wie, czy już wtedy nie zakończymy sobie w ogóle całej gry. Zobaczymy zresztą, bo już naprawdę wszystko się zdaje zmierzać do finału. Tak więc mam nadzieję, że epizod Wam się podobał i że będziecie czekać na kolejny jutrzejszy odcinek, który powinien wyjaśnić nam jeszcze więcej, a być może właśnie zakończyć całą historię. Tak więc jeśli materiał Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Na razie!